Czy lubisz grać w grę? Czy musisz się dużo uczyć? W dzisiejszym wideo pokażę Ci, jak połączyć naukę i grę w jedno, aby wzmocnić Twoją pamięć. To wszystko na przykładzie Among Us. Zapraszam. Dobra pamięć. Cześć, ja jestem Maciej, a to jest kanał Dobra Pamięć. Miejsce, które pokaże Ci, jak się lepiej uczyć i lepiej zapamiętywać. Wyobraź sobie, że masz do zapamiętania listę nazwisk prezydentów Polski. Narutowicz, Wojciechowski, Mościcki, Bierut, Jaruzelski, Wałęsa, Kwaśniewski, Kaczyński, Komorowski, Duda. Możesz zapamiętać je w nudny i tradycyjny sposób, a możesz wykorzystać do tego Among Us. W jaki sposób? Mamy 10 nazwisk do zapamiętania, więc znajdźmy 10 różnych lokacji w Among Us. Zacznijmy od poczekalni. Wybierzmy 3 charakterystyczne punkty. Drzwi, krzesełka, laptop na skrzyni. Okej, a teraz przejdźmy do widoku mapy Skeld, tam gdzie rozgrywamy grę i tam znajdziemy kolejnych 7 stacji. W kafeterii jako czwartą lokację wybierzmy okrągły stół do zwoływania zebrań. Przechodzimy do Weapons. 5. stacja to vent w Weapons. 6. stacja to duży fotel z monitorem w Weapons. W O2 wybierzmy tę dużą komorę jako stację 7. W nawigacji wybierzmy główny fotel jako stację 8. Stacja 9 to dolny vent w Shieldsach. Ostatnia, 10. stacja to Radio of Communications. Mamy już przygotowanych 10 lokacji z mapy Among Us. Znamy też 10 informacji, które chcemy zapamiętać. Jak teraz sprytnie połączyć jedno i drugie? Na początek musimy zamienić nazwiska prezydentów na coś bardziej zabawnego, związanego z naszym doświadczeniem, postaci z kreskówek, celebryci, cokolwiek i zaraz do tego przejdziemy. Narutowicz kojarzy mi się z postacią z anime Naruto. Wojciechowski może być sławnym Wojciechem, na przykład Wojciech Szczęsny. Z Mościckim możemy zrobić grę słów, są tam dwa słowa, most i wścibski. Wyobraźmy sobie most ze starymi wścibskimi babami. Bierut brzmi jak bierki, wyobraźmy sobie dzieciaki grające w bierki. Jeśli chodzi o pana Jaruzelskiego, jeśli nie znasz tej postaci, możesz tu również zastosować grę słów, na przykład grupa młodzieży Jara Żelki. W przypadku pana Wałęsy robotnicy jeżdżą walcem, wałęsają się po budowie i opowiadają kawały. Prezydent Kwaśniewski, grupa dzieci żuje bardzo kwaśne gumy, aż wykrzywia im twarze. Prezydent Kaczyński, to nazwisko jest bezpośrednio związane ze zwierzęciem kaczką, to wcale nie jest żadna obraza, tylko tutaj po prostu samo się nasuwa, więc wyobraźmy sobie dużą gumową kaczkę. Komorowski, ogromna oldschoolowa komórka Nokii, grająca dzwonki monofoniczne. Andrzej Duda, to obecnie urzędujący prezydent, więc możemy go sobie wyobrazić jeden do jednego, na przykład podpisującego ustawę. Właśnie zamieniliśmy nudny tekst na skojarzenia i teraz te wszystkie informacje umieścimy w mapie Among Us. Wyobraźmy sobie, że Naruto otwiera drzwi w poczekalni, Wojciech Szczęsny zakłada rękawice na krzesełkach, przy skrzyni z laptopem widnieje most ze wścibskimi babami, które monitorują ten laptop, dzieciaki grają w bierki przy stole do zebrań, młodzież jara żelki przy wencie w Weapons, przy dużym fotelu z monitorem robotnicy opowiadają kawały, jeżdżąc walcami. Przy komorze w O2 dzieciaki żują bardzo kwaśne gumy. Na głównym fotelu w nawigacji siedzi duża gumowa kaczka. Na dolnym wencie w Shieldsach słyszymy ogromną komórkę. Przy Radio of Communications prezydent Duda podpisuje ustawy. A teraz wyobraź sobie, że jesteś na egzaminie i dostajesz pytanie o wymienienie chronologicznie nazwisk prezydentów Polski. Te nazwiska oczywiście zapisałeś na mapie w grze Among Us, więc wyobrażasz sobie wszystkie te informacje z Among Us po kolei, jak zapisywaliśmy. Myślisz sobie, pierwszy prezydent, drzwi do poczekalni, Naruto, Narutowicz. Drugi prezydent, krzesełka, Wojciech Szczęsny, Wojciechowski. Trzeci prezydent, most wścibskich bab przy laptopie, Mościcki. Czwarty prezydent, stół do zebrań, bierki, Bierut. Piąty prezydent, vent w Weapons, młodzież jara żelki, Jaruzelski. Szósty prezydent, duży fotel w Weapons i robotnicy z kawałami, Wałęsa. Siódmy prezydent, komora w O2, dzieciaki żują kwaśne gumy, Kwaśniewski. Ósmy prezydent, główny fotel w nawigacji, gumowa kaczka, Kaczyński. Dziewiąty prezydent, dolny vent w Shieldsach, komórka, Komorowski. Dziesiąty prezydent, Radio of Communications, Duda podpisuje ustawy, Duda.
Jak widzisz, możesz używać różnych przestrzeni z map z gier wideo, takich jak Among Us, żeby zapamiętywać różne informacje. W komentarzu koniecznie daj znać, ile zapamiętałeś i napisz, jaką grę chcesz obejrzeć w następnym odcinku. Zobacz także ten film, który pokaże ci, jak zapamiętywać różne informacje na przykładzie ciała Mariusza Pudzianowskiego. Zapraszam i dzięki za oglądanie. Cześć!